Cześć kochani, z tej strony Jacuś, a dzisiaj wspólnie wykonamy sobie aktualizację oprogramowania wbudowanego w Modecom Freeway SX7.1. Zapraszam! Aktualizowaliśmy tutaj na kanale wiele rzeczy, oprogramowanie telefonu, Windowsa, ale czy nawigację jeszcze kiedykolwiek aktualizowaliśmy taką osobną, niewbudowaną w telefon? No chyba nie. Przejdźmy sobie na drugą zakładkę, w ogóle te dźwięki przy dotyku są ciekawe. Tu już macie podpowiedź, jaki tutaj system jest zainstalowany, a ta ikona przenosi nas do Windowsa. Teraz wam pokażę, co tu jest. Jak widzicie, Windows CE6.0, dobra. A to jest akurat najmniej istotne, to jest tak samo jak bankomaty robione na Windowsie XP. To jest dokładnie ten sam przykład, tylko w tym wypadku na Windowsie CE. One tam właśnie, bankomaty, chodzą zazwyczaj na Windowsie 7. Są zazwyczaj robione, całe oprogramowanie pełnoekranowe jest robione pod Windowsa 7, ale najczęściej pod XP. To nie o tym było, bo już 2 minuty zboczyłem z tematu. Dzisiaj będziemy tak naprawdę go aktualizować. Więc wyjdziemy sobie z tego trybu. A żeby wyjść z tego trybu, musimy kliknąć exit, czyli skrót tam do polecenia wierszu poleceń shutdown myślnik T1 bodajże, tak? I wyłączyć całkowicie. Włączyć go po prostu jeszcze raz. Żeby wyjść z trybu desktopa, musimy wyłączyć i włączyć tabka, ale dobra. Przejdźmy do samego procesu aktualizacji. Tutaj już musimy przejść na kompa i na stronę mode.com/ łamane na sterownik. Na stronie mode.com przechodzimy sobie tutaj w prawym górnym rogu w 3 paski. I ze wsparcia wybieramy sobie sterowniki i teraz wybieramy sobie tutaj nasze urządzenie, znajdź swoje urządzenie, wybieramy urządzenie, które chcemy wybrać, czyli w tym wypadku nawigację to będą i będzie to Freeway SX7.1, tak jak w naszym wypadku, i mamy tutaj stronę FTP z naszymi różnymi wersjami oprogramowania. I to, co nas będzie interesować, to jeżeli to ma być, nawigacja ma być waszym narzędziem codziennym i ma być niezawodna i wszystko ma być idealnie chodzić tak, jak ma chodzić, to oczywiście wybieramy wersję firmware Freeway SX7.1.0 z dopiskiem official, oficjalnego ROMa będziemy tutaj wgrywać, tak? I pokażę wam zaraz po kolei co i jak. Po kliknięciu na link od razu tak naprawdę przekieruję was do pobierania. Już mam tutaj założony folder z tymi firmware'ami, więc nie powinno być z tym najmniejszego problemu. Skupimy się dzisiaj właśnie na wersji oficjalnej, czyli tak naprawdę dla takiego codziennego człowieka, któremu przeszkadzałyby właśnie błędy i mu po prostu oprogramowanie będziemy instalować, które jest finalnie dopracowane. Dobra, no jak widzimy, bateria jest niska. Design zrobiony pod takiego jakby iOS-a, zobaczcie na odtwarzacz muzyki tak naprawdę. To wygląda, no ta cała stylistyka, czy czegoś wam to nie przypomina? Apple? Jeżeli już mamy pobrane naszego zipa z firmwarem, to musimy się teraz zaopatrzyć w kartę pamięci microSD. Także kochani, jak widzicie, po pobraniu musimy wypakować nasze pliki. Najpierw tutaj do jednego folderu, nazwijmy go przykładowo OF, jak official, i bierzemy wersję official, otwieramy sobie folder, żeby już mieć to z głowy, i całe nasze archiwum zaznaczamy i przesuwamy właśnie tutaj, do naszego konkretnego folderu, właśnie w taki sposób. I nasze wszystkie pliki już są pod ręką. Teraz nasze wszystkie pliki musimy przerzucić do folderu głównego naszej karty pamięci, więc jeżeli mamy jakieś inne foldery, nie przerzucamy ich do nich, przerzucamy do głównego, czyli tutaj do tego pustego miejsca, jakie jest. Nie, foldera nie miałem znaczenia. Do tego pustego miejsca przeciągamy myszką nasze pliki, dokładnie tutaj, i kopiuj do dysku USB. I w taki sposób wypakowaliśmy nasze archiwum właśnie tutaj. Nie możemy zrobić tak, że otworzymy archiwum i przesuniemy, bo do urządzeń zewnętrznych WinRAR czasami nie daje radę skopiować. Jeżeli to są odtwarzacze MP3, MP4, tak komputer to rozpoznaje, to czasami nie daje rady wypakować, dlatego lepiej zrobić jeden folder tutaj, jeden folder na dysku i z jednego folderu wszystko po prostu przerzucić już tutaj wypakowane na nasz nośnik. Okej. Potem jak to zrobiliśmy, robimy bezpieczne wysuwanie z naszego sprzętu. Pamiętajmy, że stacje dysków są dwie, systemowa oraz nasza karta pamięci. A więc wysuwanie sprzętu, wysuń dysk USB-F i wysuń dysk USB-E. Zamykamy eksplorator plików, aby żadne podprocesy nie były otwarte w tle. Odłączamy naszego tabka od USB-ka. Nasz kabel USB przyda się najwyżej do naładowania go.
naszej nawigacji. Przepraszam, jeżeli pomyliłem stwierdzenie tableta nawigacja, bo po prostu już za dużo jest tego. Przytrzymujemy włącznik przez kilka sekund, aż nam się pokaże menu zasilania, klikamy wyłączenie. Teraz przejdziemy, kochani, do najciekawszego, czyli momentu aktualizacji. Zaraz zobaczycie, jak to się odbywa na urządzeniu opartym o Windowsa CE, bo czegoś takiego na kanale jeszcze nie robiliśmy i nie widzieliście, i ja też nie widziałem, więc to będzie i mój pierwszy raz, i wasz pierwszy raz. I teraz, kochani, aby przeprowadzić aktualizację najzwyczajniej z wypakowanymi plikami na kartę pamięci, jakby nigdy nic, nie mamy tutaj żadnych skomplikowanych kombinacji, bo nawet nie mamy tutaj klawiszy głośności, po prostu najzwyczajniej uruchamiamy nasz tablet, trzymamy przez 2 sekundy, raz, dwa, i... Ale jak widzicie, on jest mądry. I jeżeli byście chcieli zrobić to tak jak ja, czyli na 20% robić aktualizację, mimo tego, że Windows CE, jednak ktoś pomyślał, żeby to zrobić sprytnie i zapobiegać takim rzeczom, jak na przykład całkowite wyładowanie akumulatora przy 10% właśnie baterii podczas aktualizacji. Więc widzimy się za kilka minut, ja w tym czasie go doładuję chociaż do połówki. Okej, finalne podejście na podłączonym powerbanku. Raz, dwa. I mamy naszą instalację, kochani. Start, logo upgrade, logo BMP. OK, w tym momencie logo rozruchowe nasze się zaktualizowało. Jeżeli, kochani, zaktualizuje wam się tylko i wyłącznie logo, oznacza to, że macie najnowszą wersję oprogramowania. Teraz pamiętajcie o tym, że te pliki aktualizacyjne nadal są na tej waszej karcie pamięci. I aby przy każdym wyłączeniu i włączeniu nie aktualizował się z automatu, musicie tą kartę pamięci wyjąć lub podłączyć pod kompa. Jak dobrze widzimy, mamy nadal SDMMC. Możecie tą kartę pamięci po prostu wyjąć albo usunąć pliki, które są w domowym katalogu z aktualizacją. W taki sposób właśnie wykonuje się aktualizację. Musicie być zaopatrzeni w tą całą kartę pamięci. Tyle. Mam nadzieję, że taki szybciutki poradnik wam się podobał na dzisiaj. Do zobaczenia w kolejnym. A tymczasem trzymajcie się, kochani, i życzę wam miłego dnia, wieczorku, nocy. Obojętnie, kiedy mnie oglądacie. Najważniejsze, że tu jesteście. I trzymajcie się. Cześć.